W dzisiejszym odcinku przetestujemy legalnego w grze Brawl Stars aimbota. Wzmocnienie, dzięki któremu za każdym razem bez celowania traficie w cel. Dzięki czemu będziecie mogli poprawić swój rekord pucharków nawet o 1000%. Jeżeli będziecie korzystali z legalnego aimbota, napiszcie w komentarzu, ile pucharków udało wam się wbić. Teraz na szybko wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba zgarnia nowy skin do Henka, a ta osoba zgarnia 170 gemów. Gratuluję. Kto z was oglądał ostatni odcinek wie, że ostatnio JJ-ka weszła na moje konto, wydała mi prawie wszystkie gemy na krabową forsę. Teraz wejdźmy do restauracji pod tłustym krabem i zobaczmy, ile mamy krabowej forsy i ile mi zostało. Zostało mi 17660 golda i mamy też do odblokowania nowe oferty, ale jeszcze sprawdźmy sobie, co ona mi odblokowała. Okej, brakuje tylko nam pierwszego poziomu kraboburgera, żeby odblokować tak naprawdę już wszystkie wzmocnienia na pierwszym poziomie. Więc nie ma na co czekać. Na początku odbierzmy sobie golda. O proszę, posiłek w przecenie. Kolejna oferta, 10 randomowych star dropów oraz mega posiłek. Kolejna oferta, koralowa bell z posiłkiem. Lecimy dalej. Kolejny posiłek mocy, przeceniony, więc fajnie. Kolejna oferta, wow, Kraken Surge ze sprayem i z posiłkiem. I pierwsza oferta to, uwaga, ha, let's go! Pan Krabik Tik, 10 star dropów, emotka z Spongeboba, 2000 błyskotek i posiłek mocy. No dobra, już wiem, którą ofertę na pewno kupię. Ale oczywiście zanim to zrobimy, na początku polećmy ze zwykłym posiłkiem mocy, przecenionym za 320 krabowej forsy. Odblokowujemy i mamy... O proszę! Klasyczny klarnet z Kalmara. Po czasie odnowienia twój następny atak jest wzmocniony muzyką z Kalmara i pozwala ci przebijać się przez środowisko oraz zadawać więcej obrażeń. Ciekawe. Czyli mamy pierwsze wzmocnienie na drugim poziomie. No to teraz kupmy sobie kolejny posiłek mocy, ten za 1580 krabowej forsy. Kupujemy i uwaga, mamy to! Pierwszy kraboburger, poziom pierwszy. Kraboburger krąży wokół ciebie jak tarcza. Po zniszczeniu daje krótki czas na zwiększoną odporność na obrażenia. No dobra, niech będzie. I oczywiście emotka Jessie. Zanim kupimy kolejne oferty, teraz wam pokażę, jak w łatwy sposób, przy pomocy pomyjowych klopsików, możemy wbijać puszki na takich postaciach, które znajdują się tutaj na grafice. Ale najłatwiej puszki wbija się grając Coltem. Trafienie wroga daje pomyjowego klopsika, powodując, że przez krótki czas pociski lecą do celu, rozumiecie? Auto aim w grze Brawl Stars, porąbane. Wybierzmy sobie Colta ze srebrną kulą oraz drugim star powerem. Specjalne magnum, szybkość strzałów i zakres ataku Colta zwiększa się o 11%. Teraz wam wytłumaczę, jak działa pomyjowy klopsik. Jeżeli jeszcze nie macie tego wzmocnienia odblokowanego, kiedy traficie przeciwnika, pomyjowy klopsik jest aktywowany i nie musimy trafiać. Nie musimy trafiać, a nasze pociski i tak lecą do celu. Ale nie działa to tak w przypadku hypercharge'a oraz ultimate ataku, o ile się nie mylę. Klopsik załadowany, ulti strzelamy z boku i jak widzicie, no, moje strzały nie trafiły w bota, więc pamiętajcie, że ult nie jest wcale ważny. Ważne jest to, że klopsik i tak sam wam nakieruje na przeciwnika. Zagrajmy oczywiście 3 na 3, bo fajna mapa i zobaczycie, co się będzie działo. No to lecimy. Ciekawe, z kim będę w drużynie. Uwaga. Dwa razy ośmiobitowiec? To jest easy win. Mają klopsiki? Tak, wszyscy mają klopsiki, czyli ich strzały też będą auto-aimowane, czyli będą automatycznie trafiały w cel. Patrzcie na to. Mamy sama. I zobaczcie, co się dzieje z moimi pociskami. Moje pociski... A, uciekaj! Uciekaj! Dobra. Moje pociski same trafiają do celu. Jak trafię przeciwnika oczywiście. Patrzcie na to. Jest Lu? I zobaczcie. Trafiam! Trafiam! Ult! No teraz troszeczkę przesadziłem, ale było blisko. Dobra. Kula! I nie trafiłem! Dobra, leży, nara. Dobra, teraz szybciutko do góry. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Mamy tutaj sidła, więc nie możemy w nie wejść. Jest i sam. Leży. Spike u góry. Silver bullet i jazda. I kult! A, trafiłem! Trafiłem tam daleko. Let's go. Hypercharge i let's go. Aj, nie mam ulta. Zepsułem troszeczkę z tym hypercharge'em, ale nieważne. Dobra. Spike, spike, spike. Cofam, cofam, cofam. I porobiony. Czy wy widzieliście to? Jaki strzał to był mocny? Let's go! Let's go! Nie trafiam! Nie trafiam! Jestem za daleko, okej. Okay. GG! Mega prosta gra. W ten sposób można w łatwy sposób nawbijać, nie wiem, 1000 puszek na tej postaci. I może się do tego zmuszę i to zrobię. Niesamowite.
co Colt jest mocną postacią. No dobrze, skoro już wiemy, jaki Colt jest mocny, no to teraz przyszedł czas odpalić 10 randomowych star dropów. A dlaczego by nie? Zróbmy to oraz posiłek mocy. Mam nadzieję, że trafimy kolejne klopsiki. Let's go! No nie, niestety nie. Nocny ananas, poziom drugi. Po krótkim czasie odnowienia twoje podstawowe ataki zrzucają z nieba ananasa, który rani wrogów i tworzy obszar zadający obrażenia wrogom, którzy na niego wejdą. No, to jest też mega mocna rzecz i chyba też poświęcę dla niej cały odcinek. Więc dzisiaj tego nie będziemy testowali. Teraz odpalmy sobie star dropiki. Podwajacz. Rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki, chociaż epik niech poleci. Co z tej oferty? Dobra, jest i epik. Emotkę proszę. Gold. Słabo, bardzo rzadki. Rzadki. Bardzo rzadki, no. Mityczny będzie chociaż. No pliska. Epik drugi, no dobra, już się troszeczkę uratowała oferta. Ach, no ale i tak czuję niedosyt. Czuję niedosyt, bo jeszcze przede mną, kurczę blaszka, wiele poziomów wzmocnień do odblokowania. Przyszedł czas, moi drodzy, aby w końcu ulepszyć 8-bitowca na maksa. Dokupić do niego tarczę. Możemy doładować do niego, nie, gadżetu nie, ale doładujemy do niego jeszcze wzmocnienie, tak? Wyposażenie obrażenia, przepraszam. Wybieramy jakiegoś fajnego skinka, myślę, że ten będzie odpowiedni, tak jest. Wybieramy drugi gadżet, czyli liczba pocisków podczas kolejnego ataku 8-bitowca wzrasta do 18 samonaprowadzających. I oczywiście pierwszy star power zwiększa zasięg wzmocnienia obrażeń o 50% i zwiększa obrażenia o dodatkowe 15%. To będzie mega mocna jednostka. No to jedziemy, z kim jestem w drużynie? W drużynie jestem z Sandy i Samem. No dobra, no jestem mega ciekawy, czy ten 8-bitowiec będzie lepszy od Colta. Za chwileczkę się to wszystko okaże. Z pewnością jest wolniejszy. Dobra, gadżet, gadżet, ale wcisnąłem gadżet, jazda, dobrze, ej, to było mocne, porobiony, Chester teraz, cofam, 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 klopsik, tak jest, klopsik trafił, dobra, łap wieżyczkę, póki co cały jeden gadżet prawie wszedł w przeciwnika, więc łatwo, zobaczymy, czy teraz też się tak uda, tylko muszę aktywować klopsa, gadżet i klopsy, tak, wow, ale go zmiotło. Chłop nie miał najmniejszych szans. Dobra, to połączenie 18 naprowadzających pocisków jest za mocne. Ej, czemu się chowacie tutaj, panowie, w tym wzmocnieniu? Chodźcie tutaj, co? Nie trolujcie, chodźcie tutaj. Czy ja mam wszystkich tutaj wyjaśnić? Nie ma problemu, tylko mówcie. Ja was tutaj wszystkich wykeruję. Na środku ktoś jest, dobra. Szybko. Gadżet, klopsik! O! Ja pokonałem Colta, a Colt pokonał mnie, czyli... Tak naprawdę mamy remis, no dobra. Szkoda, że te moje pociski troszeczkę szybciej nie leciały. Ale za 6 sekund się respię i za 6 sekund mam nadzieję, że ten Sandy się nie wyłoży. Nie padaj, nie padaj, nie padaj, dobra, let's go. Let's go, jest klops załadowany, jest i klops załadowany. I jazda, auto naprowadzanie. Dobra, 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 szybciutko jeszcze zblokowałem. Moją oczywiście wieżą zblokowałem damage piperki, bo oczywiście już byśmy dawno leżeli i wąchali kwiatki od spodu. Dobra. Nie trafiam, nie trafiam, nie mam amunicji. O, kurczę, ale wcisnęła. Ładnie wcisnęła, dobra. Ona ma klarnet, tak, ona ma klarnet. Trzeba uważać, trzeba uważać. Nie mogę paść, nie mogę paść. Sandy, ratuj! Jestem za wolny. Dobra. Dostała i auto, auto naprowadzanie. No i niestety, nie udało się wygrać tego meczu. A szkoda. Zagrajmy jeszcze raz. Dajmy szansę 8-bitowcowi. Po prostu miałem gorszą drużynę, która robiła kampienie w krzakach. Brawl Stars, no dziwna taktyka na wygraną, no ale nieważne. Drużyny się randomowej nie wybiera, więc lecimy, widzowie, dalej. Z kolejnym meczem, teraz zrobimy więcej fragów. Bo ja widzę mega potencjał w tym zadymiarzu. O, ma szpatułę, ta szpatuła przecież ich dojedzie zaraz. Dobra, podjazd, podjazd, dobra, porobiony. O, ale to był dobry strzał z daleka. O nie, perła, 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 perła. Dobra, wzmacniasz tutaj, stawiam. I patrzcie na to. Klopsik załadowany, załadowany. No to teraz niech się trzymają. Strzał. Dobra, 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 dobra. Muszę cofnąć, muszę cofnąć, muszę cofnąć. O! Zniszczyłem mi bota, ale jej nie pokonałem. Dobra, jeszcze raz. Potrzebuję klopsa, potrzebuję klopsa. Teraz będzie klops i gadżet. Patrzcie na to, co się dzieje. Klops, gadżet i jazda. O! Trzeci kruk zniknął. Kolejna, kolejna postać zniknęła. Nawet jej nie widziałem na ekranie. Taki zasięg ma 8-bitowiec. To jest przegięcie. Jest klopsik, jest i klopsik. Patrzcie na to. Klopsik, gadżet i jazda. Jazda! No lecz mnie, Max! No atak! Tak, kolejna postać porobiona! Dobra, nie trafiłem, nie trafiłem. Aha. Dobra, żyję. Stawiam kolejny gadżet. Dobra, patrzcie na to. I gadżet, i gadżet. Dynamite leży. Gdzie jest? Co tam jest? Tak jest! To jest Lola! Która będzie porobiona, czy nie będzie? Porobiona!
Co się dzieje? Uciekam, uciekam, bo bym dostał szpatułą. O nie, baz. Padłem, padłem, pokonajcie panowie tego baza. Oni nie dadzą rady. Kruk ma szpatułę, on ich weźmie na hita, ściągnie. Proszę, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cofnij, dobrze? Jestem! I jazda z nimi do spodu. Baz jest mój gadżet. Mega mocny mecz, tylko znowu miałem jakiś borowików w drużynie. 76 tysięcy damage'a i nie wygraliśmy. 9 fragów, rozumiecie to? 9 fragów. Sprawdźmy teraz klub. 156 980 krabowej forsy zebranej na poczet nowego skina SpongeBoba. Oczywiście Farel w tabeli pierwszy, drugi K2, gratulacje, później Kacper. Nieźle, nieźle, spokojnie widzowie. Z mojego klanu na pewno wszystko dobijemy, bo ja właśnie teraz wjeżdżam krabową forsę i ją wydaję. A kupujemy, moi drodzy państwo, pana Tika Kraba za 6400 golda, więc koniecznie stawcie łapeczkę w górę za to, jak chcielibyście mieć też tego skina w swojej szafeczce. Kupujemy! I mamy bąbelki! No dobra, twój podstawowy atak zostawia duży ślad baniek, zadając obrażenia wrogom, którzy przez niego przejdą. Gąsienicowa bańka to się nazywa, no dobra, nieźle. Teraz mamy skina Tika, zarąbisty, wyposażamy. Let's go, 2000 błyskotek oraz stardropy, więc jazda! Nie ma niczego. Epic, trzeci epic w tym odcinku. Ach, podwajacz. Rzadki. Czwarty epic. No, będzie jakiś mityk pliska, no. Piąty epic. No i mamy w końcu spray do Barley'a. Może być. Rzadki. Bardzo rzadki. No i tyle. No i tyle by było z ofert. Powiem wam tak, ja tych ofert z tymi skinkami typu Kraken Surge lub Koralowa Bell chyba nie będę kupował, ponieważ chcę kupić sobie wszystkie skiny SpongeBoba. Mamy już Jessie, mamy Tika. Oto jeszcze został mi Skalmar Mortis. Czekajcie, Skalmar Mortis już będzie niedługo odblokowany w karnecie. Tak jest, więc zostanie mi tylko jeszcze Bass Patrick. Możemy jeszcze spróbować zagrać klopsikami Rico. Zobaczymy, czy on też faktycznie jest megakotem i czy uda nam się wygrać gierkę. Weźmiemy gadżet Dmuchany Zamek. Następny atak podstawowy Rico przywróci mu 256 punktów życia za każdą odbitą piłeczkę. I drugi Star Power, jeśli punkty życia Rico spadną poniżej 40%, biegnie on o 34% szybciej. Więc tak będzie wyglądał nasz build. No to let's go, na zadymę czas, widzowie. Mamy Lolę i Kruka. Całkiem nieźle, ja od razu lecę wyjaśniać oponentów, ale pierw skrzyneczka, tak jest, cyk, cyk, cyk. Pierwszy raz gram Rico w tym trybie. Jestem mega ciekawy, czy on się sprawdzi. O nie, 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 padam, żyję. Edgar, uciekaj. Mam amunicję załadowaną, mam. Klopsik, jeden i auto namierzanie! Ult! Dobra. Wygrałem kolejny pojedynek, pięknie! Uciekam, dobra, już jest po mnie, albo żyję. Uciekam. Ult! Leżysz, leszczu! Let's go! Brawo! Moja cała ekipa się zwinęła po chwili, ale na szczęście udało nam się powrócić do gry. Dobra. O! Lu 11! To będzie ciężkie! To będzie ciężkie przeżycie. A! Pokonaliśmy, dobra. Nice. Klopsik załadowany. Ona też ma załadowanego klopsika, więc całkiem nieźle. I szpatułę mamy. Sam 15! Dobra, dawaj tego Lu! No, co jest? O! Zwycięstwo! Ale prosto. Ale szczerze, jakoś nie czułem satysfakcji gry Rico. Jakoś te kulki tak słabo trafiały same w cel. Ale jak widzicie, udało się wygrać. Nice. Na sam koniec zagrajmy jeszcze raz Coltem, bo czuję niedosyt z pierwszego meczu, a uwielbiam grać tą postacią. Mamy w drużynie Perłę oraz Daryla. Daryl ma kraboburgera, a Perła nie ma żadnego wzmocnienia. No dobra, czyli drużyna leszczy, można powiedzieć. Tylko ja jestem w stanie tutaj coś wykerować. I uwaga, porobiony pierwszy bo. Ładnie. I tutaj jeszcze wcisnę coś, czy nie? Ach. Delikatnie uderzyłem tego spajka. Poczekamy sobie teraz na klopsika, żeby mieć 3 amunicji. Dobra, dostał Bayron. Porobiony. To jest za proste. Wow! Chodź. Ja cię tutaj postaram się podjechać. Nie trafiam. Będzie klopsik. Jest i klopsik. Kolejny strzał. Nie dolatuje. 458 życia. Słabiutko. Wow. Ta rakieta mnie goniła. Dobra, członek drużyny pokonany, to nieźle. Perła zaraz padnie, Perła nie padaj. Dobra, leży, klopsik załadowany i porobiony, jeden, drugi, trzeci i ult, jeszcze w Rico, no prawie wcisnąłem tego ulta. Mega mocna postać. O nie, ale uciekłem. Gdzie ty jesteś, Penny? Tu, pyk i klopsik i jazda z tobą. Woo! Serio? O to łap teraz. Nie no, coś niesamowitego to jest. 13 PR cubesów.
15 już będzie. Dobra, i klops, klops, klops. O! Error! Serwer error 4.3, rozumiecie? Serwer error 4.3, zepsułem grę? O co chodzi? Moja postać była za mocna i zniszczyła grę Brawl Stars. To pięknie. Wygram to czy nie? O! Wygrałem, no dobra. I tym oto miłym akcentem żegnam się z wami, moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, korzystajcie z kodu FAREL przed zakupem jakichkolwiek gemów albo czegokolwiek, że Brawl Stars. Ja lecę nagrywać dla was kolejny odcinek na następne dni. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, pa, pa!